To był dla mnie pracowity rok. Dużo współprac tutaj było na tym kanale, dużo różnych filmów, ale jedna firma pojawiała się naprawdę bardzo często, mianowicie chodzi o Optimusa, czyli o firmę, której logotyp macie tutaj. I wiecie, co jest też za moimi plecami? Ostatni komputer, który będzie równocześnie ostatnim filmem na tym kanale w tym roku, mianowicie Optimus Esport GB660T z dopiskiem CR5. Jeżeli byłbyś jednak zainteresowany innymi komputerami, droższymi, tańszymi, tutaj będziesz miał specjalną playlistę, na której będziesz miał wszystkie gotowce od Optimusa, które testowałem w przeszłości. Teraz jak to nagrywam, jest jeszcze kilka dni do Sylwestra, ale prawda jest taka, że pewnie opublikuję ten film dzień, dwa przed Sylwestrem, więc będziecie mieli na pewno dużo roboty. Także pokrótce opowiem Wam najpierw, jak wygląda ten komputer, jakie są podzespoły, a później zaprezentuję Wam aż 9 gierek, ponieważ przygotowałem 9 tytułów i większość z nich jest dostępnych w Game Passie, także gdybyście chcieli sami pograć, to nie ma sprawy. GB660T CR5 to komputer wyposażony w procesor Intel Core i5-12400F, czyli 6-rdzeniowy procesor o taktowaniu od 2,4 do 4,4 GHz, który chłodzony jest przez Pure Rock 2 od Be Quiet. Karta graficzna na to GeForce RTX 3060 w wersji od Gigabyte'a, a to wszystko dopełnia nam RAM firmy Corsair, a dokładniej Vengeance LPX 16 GB, DDR4 o taktowaniu 3200. Dysk to SSD, także Corsair MP600GS o pojemności 1 TB, także nie musimy się martwić o przestrzeń na gry. A za stabilność pracy całego kompa odpowiada zasilacz sprawdzonej marki, czyli Be Quiet System Power 10 o mocy 650 W, także można nawet tutaj pokusić się o mocniejszą kartę graficzną. Całość jest zamknięta w eleganckiej obudowie Corsair 3000D Airflow RGB, która od boku posiada szklany panel. Na wszystkie podzespoły obowiązuje 36-miesięczna gwarancja door-to-door, a w cenie mamy w pełni legalnego Windowsa 11. Jeżeli chodzi o testowanie gier, sprawdzałem je w 1080p na najwyższych ustawieniach. Ponadto, jeżeli dostępny był DLSS, odpalałem go w trybie jakość, ponieważ uważam, że to jest taki najlepszy preset, bo wtedy mamy zarówno płynną rozgrywkę, dużo nowych klatek, ale jakość też nie jest odczuwalnie gorsza. No dobra, to zaczynamy testy. W grze Control uzyskamy klatki w przedziale od 130 do nawet 160 w zależności od intensywności rozgrywki. Sniper Elite 5 to rozgrywka w średnio 94 FPS-ach. Jeżeli jednak od strzelania wolisz rozróbę kozą, to tutaj także będzie około 100 klatek na sekundę. Fortnite to około 150 klatek na sekundę, chociaż ze stabilnością ta gra ma spore problemy, także zszedłem do ustawień średnio wysokich i moim zdaniem jest to wystarczające. Hogwarts Legacy to około 70 klatek i to podczas intensywnej walki, także to całkiem spoko wynik. Sorki, że przerywam, ale jeżeli planujesz zakup kompa i wybór padnie na Optimusa, to pamiętaj, że jeżeli kupisz go u wybranego partnera, jednego z kilku, to możesz zgarnąć za darmo słuchawki, myszkę albo klawiaturę od firmy Corsair. W zależności od miesiąca są to różne sprzęty, obecnie jest to klawiatura. Ale po wszystkie szczegóły oczywiście odsyłam do linków, bo tam będziesz miał dedykowaną stronę. Lies of P to klimatyczna gra o Pinokiu, która wygląda dobrze, lecz nie należy do wymagających i przez to przebijemy tutaj z łatwością 200 klatek na sekundę.
Ekstremalna wspinaczka lodowa z Larą w grze Rise of the Tomb Raider to klatkarz w granicach nawet 160. Starfield na maksymalnych to wciąż trochę za dużo, żeby przebić magiczną granicę 60 klatek i w porywach uzyskamy ich tutaj góra 55. Na koniec nasz polski klasyk w postaci Wieśka. I tutaj przy wszystkim na maksymalnych ustawieniach otrzymamy średnio 35 klatek na sekundę, ale trzeba przyznać, że gra, mimo swojego wieku, wciąż wygląda cudnie. I tak prezentuje się właśnie ten komputer, jeżeli chodzi o dostępność, cenę oraz przede wszystkim promocje. Wszystkie linki będziecie mieli w komentarzu do Ceneo i tam będziecie mieli najniższą obecną cenę, która wynosi około 4600 zł. Ponadto, jeżeli jesteś zainteresowany innymi komputerami od Optimusa, tutaj masz dedykowaną playlistę. Nie zapomnij też wpadać na mojego Instagrama i TikToka, ponieważ tam często są rozdania dla widzów. I w tym miesiącu możesz zgarnąć albo taką myszkę do MMO, która ma kilkanaście dodatkowych przycisków, lub zestaw mikrofonów bezprzewodowych ze złączem Lightning, czyli do iPhone'a. Także z mojej strony to by było na tyle. Pozostaje mi życzyć szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w przyszłym roku w kolejnych materiałach.